товаришу. На вшоду есть хороший день на яхать Акаристаньска. Ulala, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Kontraband Police. Mamy, proszę Państwa, nowy event. Szczyt Partnerstwa Północnego. W związku z trwającym w Satykanie Szczytem Partnerstwa Północnego zostają wprowadzone nowe regulacje. Aby ukazać poprawny wizerunek naszego narodu, partia zakazuje wjazdu kierowcom, których auta mają jakiekolwiek uszkodzenia. O proszę, a się kuźwa doigrali teraz. W dalszym ciągu, proszę Państwa, poszukujemy pojazdów w kolorze zielonym, kierowcy w wieku 44 lat oraz pojazdów w kolorze żółtym. No dobrze, o, no i się kuźwa zaczyna. No to dobra, no to zaczynamy nasz teatrzyk od samego rana. Ja pierdzielę ty. Ja twoju mać, ty suka bliac, ty kuźwa, ty. A ty. Dajcie, wariuszu komandieru. A dajcie. Wysiadajcie. No to dobra, to zaczynamy od szybkiego luku na pytągi, bo to mamy kolor żółty, prawda? No to o ile mnie mój daltonizm nie myli, to tak też się... A dajcie walce koniu, a dajcie, sorry, że to mutro. Ja rozumiem, że... U mężczyzn to o poranku szlaban w górze, ale żeby od razu spuszczają się? Poczekaj. Panie, przepraszam. Ale bym narobił. I przestań mnie pan tu zagadywać i kusić spuszczaniem się. Dobra, Murat dawa. Niech to będzie. Tu się zgadza. Jest mikrosik. Bardzo dobrze. Numer paszportu. November Lima 36. To by się zgadzało. 5 Oskar Zulu Papa. Albo tak, chujźwa, dawaj. Się będę przejmował. To do grudnia, to do stycznia. Ile masz wiosen? 24. No nie wyglądasz. Do pracy jedzie. Z Kakastamu jedzie, dobrze. Misio się zgadza, to zobaczmy papeterijkę. I zobaczmy tutaj. No, elegancko. Dobra, sprawdźmy wagę tego pojazdu zacnego. 580, to by się zgadzało, elegancko. X-Ray Yankee. To się zgadza. 6457 Romeo Zulu. To się zgadza. Jak tam w silniczku coś słychać? Nie słychać? A tutaj może? Jakieś pytączki? Kuźwa podpucha. Dobra. Dobrze, sprawdźmy uszkodzenia. Lusterka dwa są. Światła też. Zderzaczki są. Ale teraz to mi narobili, bo wystarczy jedna wybita szyba, kuźwa, i już będę miał ciepło, nie? A wiecie, że ja tych wybitych szyb, kuźwa, nie widzę. Jakiekolwiek uszkodzenia. Dobrze, przejrzyjmy się. Tak, z bliska. Cholera, żeby gafy nie strzelić. Co tam trzymiesz? Co tam trzymiesz, kuźwa? Dobra, panie, no ja tu żadnych niezdrożności, znaczy niezgodności nie widzę, no to jedź pan, no. Trudno. Oj, coś mi się wydaje, że przed tym evencie... Poroszego Dajna! I ciebie torze. To ja będę miał bardzo dużą stratę. Oj, tak coś czuję w kościach. Ja wam powiem, że... Ojojoj. Będzie, kuźwa, na minusie. A tymczasem na razie pierwsze śliwki, robaczywki, nie, sorry, bo to dobrze było, to pierwsze koty za płoty, czy jak to się kuźma mówi? Atajcie, wariszu, wysiadajcie, wariszu, i zobaczmy, wariszu, jak tu wygląda w tym żółtym pojeździe kwestia pytągów, o tego nie pytam. Posprawdzajmy. Walsekoń tam już czeka. No nie ma, no. Weź jeszcze dokumenty. Ryja zamknij. Zdjęcie się zgadza. Tahir Timirov. Dobra. O, i lichem, kurwa. Tak, i lichem przyjechał. Chciałbyś. Ostatnio się pomyliłem. Zamiast numer rejestracyjny, to przy grazduku typ pojazdu zaznaczyłem, jak kuźwa pociągnęło do odpowiedzialności karnej. No a teraz to już się nie mylmy, nie? 1260, 1520, dobra. A czekajcie, co ja mu zaznaczyłem tam? A, typ pojazdu, dobrze. Czy tam wagę się pomyliłem? Nieważne.
Hotel November Mike. To by się zgadzało. 0956 Juliet Kilo. To się zgadza. Dobra, wytargamy mu te wszystkie bambetle. Zamknij ryja. Ja cię kurwa ostrzegam. Dobrze, i policzmy teraz. Panie Wasokoniu, jak tam panu poranek leci? 5-5, dobra, zgadza się. No to jeszcze tylko. No bo to żółtek, no to trzeba. Dobra, tu nic nie widzę. I tu to torze. Ja jeszcze mu. Dlaczego wszyscy uważamy, że burdel robię w ich pojazdach? To nie rozumiem tego, no. Dobrze. Panie Wasokoń, nie odchodź pan. Panie Wasokoń, chwilunia. No, i nie pada. Stan techniczny. Tu wszystko się zgadza, zderzaczek jest, bardzo ładnie. Opątki niepoprzebijane. Szyby to sobie na koniec zostawię. Światła, lusterka, zderzaczek, to jest. Trzeba dobrze patrzeć. Ukucnijmy. Stąd lepiej chyba będzie widać. Ta szyba wygląda na odkręconą, nie na wybitą. Tu jest. Łeźeś ty, panie, mówię. No dobra. Nie no, wydaje mi się, że tutaj... No, zresztą przecież on i tak nie wjeżdża. A to jeszcze mu dowalmy, bo być może tu się coś by nie zgadzało. Królestwo RK z pieczątką. Nie, pieczątka jest dobrze, a papeteryjka... No dawaj, no. No nie fart. Dobra, to ma do maja. O, jeszcze tu. Pa, kurde. O, to już 2 lipca jest, patrzcie. A ile wiosen liczysz sobie? 26. No trudno. Dobra, panie. Niestety, za dużo tego. Baraż to oszipka. Oczywiście, tak. Jakbyś chciał, kurwa, to tam za zakrętem, jak zawrócisz. Dobra. No to co, wpuszczamy, nie? Teraz zielonego. A zielonego też szukamy? No właśnie, też szukamy. Kuźwa, teraz to... Z uwagi na kolor, to będziemy tak czepać wszystkich, nie? Dobra, ten się zatrzymał, więc ma fart. O, cicho, ciemny. Nadal nic nie mówi. Dokumenty? Atmaturów, tak. Abdeslam Ilmas. Boże, skąd to? Czy rodzice byli naćpani, jak kuźwa nadawali te imiona i nazwiska? Znaczy, nazwiska to może niekoniecznie, ale imiona? Weź tu teraz... O, i tu już mu się nie zgadza. Weź tu kuźwa teraz te literki składaj. Dobra, to już sobie tak sprawdzę. Ty masz to do września, gościu, to masz do 9 lipca, to masz 26 latek. Od razu papeteryjka idzie w ruch, gościu jest za barak. Pieczątka to by się zgadzała, natomiast właśnie. Azamem przyjechał i to się zgadza. Waga tego pojazdu to 1720, no to się mieści w limicie. Juliet Lima, kuźwa. I to? Powiedzmy, że się zgadza. To chyba Oscar, to takie pękate. Wy mnie uczycie, jak rozróżnić O od zera. No i z uporem maniaka to samo powtarzacie, a ja z uporem maniaka tego nie widzę. Także taka różnica. 80-74 Mike Bravo. To się zgadza, dobra. Ależ ja jestem ostrożny. Jak prosisz? No dobrze. Czyli co wejście do pojazdu, to on coś pierdoli. Dobra, może i tak. Czemu nie wiem. Zobaczmy. 6-6. I to by się zgadzało. No to teraz, oczywiście, bo to zielony pojazd, to my szukamy świętych znaków pytonga. Czy pytączki gdzieś tu są? Malutkie, średnie, duże, soczyste, wyschnięte? Cokolwiek? Pomarszczone? Nie ma pytongów. Nie ma pytogów. Kutwa jego mać, no. Cóż to się... Co, o co to się rozchodzi? Opsa. Nie no, gościu, wkurwiasz mnie. Naprawdę. Z pustymi ręcami żeś przyjechał na przejście graniczne. Jak tak można?
Ja się grzecznie zapytuję, jak tak można? O, panie Masokoń. Idź pan w pizdu, torze. No. Jak tak do mnie, to ja do ciebie też. Dobra, światełka całe. Zderzaczek obecny. Oponki niepoprzebijane. Dobrze. Teraz przód. Światełka całe. Lusterka są, zderzaczek obecny. To teraz szyby. To co najgorsze, to na koniec. Zgasz to światło, kurwa. Dobra, tu niby tak. Spierdalaj na bok. Ta szybka, dobrze, tutaj dobrze, tutaj dobrze, no dobra, no. No i co ja mogę, no kuźwa ty. No mogę cię nie wpuścić. Dziękujemy, dobranoc. Oj, się nie zestraj tylko. No. No i dobra, no to następne. Czy ja mam rozumieć, że żadnego pytonga nie znajdę? Nie chcę zapeszać, ale na razie idzie dobrze. Dobra, ten nie wpisuje się w żaden kolor, więc tylko wiek mu sprawdźmy. Smyraj konara, panie. Zaraz zobaczymy. Kurwa, normalnie jaki wypusz. Ja pierdolę. Ty trochę jak jesz wygląda. Arosko propsze amana. Atmatur. Generalnie bardzo dobrze. Gościu jest ze Zjednoczonego Srali. Ramas Bagdas. No i bardzo dobrze. Dobra. Tutaj dobra, elegancko. Wiosen. Masz 36, czyli nawet tu się nie wpisuje. Dobra, numer paszportu 6558. Dobra. 971 uniform. Dobra, to masz do sierpnia, to masz do grudnia, wiek ci już sprawdziłem, Zjednoczone Srali, piecządeczka by się zgadzała, papeteryjka, o, chyba wjedzie, coś tak czuję, Warillą przyjechał i to się zgadza, 1470, powiem tak, no dobra, zakładając, że wszyscy ważą 80 kilo, no to by się tu umieścił. Chyba nie wiedziesz, kutwa. Charlie Alfa, brawo. Dobra, 2-1-3-4 India Yankee. No i dobra. Sprawdźmy. On tutaj no nie jest na liście, więc po prostu mu tutaj przeliczę ten bagaż w pojeździe. Po co ja mam się męczyć? I jeszcze męczyć walce konia. Chyba nie wytrzymie. Dobrze, niech i tak będzie. Sprawdźmy uszkodzenia. Nie ma tylnej lampy. To już mu tutaj regulacje wjazdowe zaznaczam. Zniszczone światła, jedno. Zderzaczek jest, dobrze. Coś czuję, że on chyba po drugiej stronie ma gumę. Tutaj lusterka są, lampy całe. O, no i ma. Jedną. Przebite oponki. Szyby? Po co mam męczyć walce konia, kurwa? O Jezu. Ja nie wiem, skąd mi się to bierze, naprawdę, drodzy państwo. Przepraszam. Dobra, gościu. Spierdalaj. Z uśmiechem na ustach ci to mówię. Dobra, czy odjeżdża? A my możemy wpuścić następnego miglanca. No i elegancko. No to kurde, jakoś tak dzisiaj perfekcyjnie. No mówię, nie chcę zapeszać. Smyre konara. To też. Ej, kuźwa, bliżej nieokreślony kolor tego pojazdu. Atmaturo. No, ty kuźwa, gadasz jakbyś się regułki w szkole nauczył. Hakim Kamau. Kurde. No dobra, panie Hakimie. Czy tu się panu wszystko zgadza? No tutaj w nazwisku i imieniu, tak. Numer paszportu, Wiktor 6 Yankee Foxtrot, to się zgadza. Whisky 208, to się zgadza.
To jest do czerwca. To już kuźwa, masz ciepło. Wiosen liczysz sobie 30. Dobrze. Azarem przyjechał. To by się zgadzało raczej. Uwaga, 2260. No to, to się zdecydowanie zgadza. Brawo Kilo Juliet. Dobra. 2015 Victor Uniform. Dobra. O, kuźwa, dużo tego. I ciężko. O, walce koń będzie miał co nosić. Dobra, sprawdźmy. Zagrożenie biologiczne, 2 sztuki. Ty, kuźwa, trochę, żeś trochę za dużo do tego wybrał. List przewozowy, o. Ale panie Walsokoniu, weź, nie pada. Panie Walsokoniu, co ja mam z panem zrobić? Kuźwa, żeś pan tak... Jakiś pan sztywny, no. Aj, więcej szyb, kurwa, nie było. Dobra, ale opony niepoprzebijane. Światła całe, zderzaczek jest, lusterka są. Dobrze. A tutaj opony też. Ale teraz weź się, kuźwa, przyjrzyj. A weź, zobacz te szyby. Ale no nie wiem, no tu wydaje mi się, że są całe, no. Bo każdą jedną tak lukam, wyostrzam, wytężam wzrok. Popijaku ciężko. Nie no, żartuję. I to jest co? Tu jest szyba, czy nie ma tej szyby? No kuźwa, aj, sieś ty. Ciężko stwierdzić. No dobrze, ale... panie, pan i tak masz tutaj ciepło. Więc nawet jak masz wszystko w porządku, to i tak nie wjeżdżasz. Damala, dostaniesz kopala, ptupala. No. Zabieraj tego mikrobusa. A, niebieski. A my niebieskiego szukamy? Nie, zielonego i żółtego, tak? No, ale może mieć 44 lata i może spierdzielać, więc musimy się tutaj ustawić. O, a co tam się stanęło? O, zdjęcie się nie zgadzało? A, patrzcie, no widzicie, podjarałem się. Za dobrze mi szło. No. Ale dobrze. Pisiorek. Tak. Zesrała się bida i płacze. Dobrze, jak masz sraczkę, to se węgiel zjedz. Ja ostatnio kuźwa obiad spaliłem i takie jadłem. I zatrzymuję sraczkę, powiem szczerze. Suren Aksashi. Dobra, Suren Aksashi. Dobrze, Suren Aksashi. Dobrze, i tu Suren Aksashi. Chyba też dobrze. 03 Yankee, to by się zgadzało. 931 X-Ray, to też by się zgadzało. To jest do lipca, to jest do stycznia. Wiosen masz 32. Teraz to sprawdźmy już. Republika Kazachstanu, pieczonka by się zgadzała. Kurwa. Dobrze. Azamem przyjechał i to by się zgadzało. Waga tego zasadnego pojazdu to 2,85. To tutaj trochę żeś przegiął, no a jeszcze jakby doliczyć jego, to dużo więcej. Uniform Charlie Juliet. Sorki. To się zgadza. 7727 Uniform Quebec. Dobra. Tak mu przeliczę, bo on pytągów nie ma. Bim, 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 bim. Dobra, pojedziemy jeszcze od drugiej strony, polecimy. No i 10 sztuk bagażu, no dobra, to się zgadza. No. Dobra, gościu. Świadełka są, zderzaczek jest. Oponki całe. Z przodu, świadełka są, zderzaczek jest, lusterka są. Dobrze. I teraz szyby. Kuźwa, tak coś widać lepiej, bo się... Wecztaj to, waju. Oj, niefortunnie jestem na wysokości szlabanu. Bardzo niefajnie. Proszę mnie tak nie zachodzić od tyłu, kurwa. Co to ma znaczyć? Tak się dobrze sprawdza, bo to się odbija w tych szybach. No dobra, no gościu nie ma jakichś tam uszkodzeń. Ale co ma?
A, waga pojazdu, no dobra, no to gościu. Niestety, z przykrością stwierdzam. No i coś dzisiaj tak, kuźwa, bardzo nie wpuszczam. Siem rachowy. Mhm. Dobra. I następny. Dobra, Varilla. No i dobrze, no jeden się zdarzył taki, kuźwa, niefortunny, ale reszta jakoś tak. A tajcie. Obar, obar. Jaka nuda dzisiaj, kuźwa. Wszyscy jacyś tacy pojebani. No, na wrotach to ty zaraz wyjedziesz. Lasza Rauf. Dobra, tutaj się zgadza. O, już się nie zgadza. No i widzisz, kuźwa, i po co było pyckować? Pokaż tę mordę. No niby zdjęcie się zgadza. Zjednoczone strali. Dobra, to mamy, o, do sprawdzenia. Tak. I to jest do lipca, to jest do listopada. Wiosen liczysz sobie, gościu, 58. No ale Zagrem ktoś tu nie przyjechał. Chopie tylko Varillą. Typ pojazdu. 10. Nie zgadza. Waga. 1645. No i już masz pozamiatane. Jeszcze tylko numer rejestracyjny i będziemy mieli komplet. Quebec Delta Delta. To się zgadza. 8527 Foxtrot Mike. No i kurwa, no i się zgadza na tej. Przeliczymy mu to, bo on raczej pytągów nie będzie miał, bo te... słuchaj. Gościu, ja mam do ciebie takie pytanie. Czy ty masz w ubezpieczeniu dentystę? To załatw. Najlepiej ortodontę. Dobrze, i teraz tak. Dwa światła są, zderzaczki są. Dobrze. Oponki tu całe. Tu zderzaczek jest, światła, lusterka są. Dobrze. Tu oponki całe. No to kucnijmy. Oj, może nie teraz. Teraz. A, Varilla ma mało tych szyb, to... To dobrze. Dobra, Gamoniu. Wypertaler mi stąd. A tajus jem rachowy. A, tak. No. Ile jeszcze tych? O, ten będzie... A, jeszcze dwa. Dobra. Tamten za grazdukiem się schował i myślał, że go nie zauważa, kuźwa. Ej, iść ty panie, ty... Chyba pora na jebanie. Panie w Grazduku. A tajcie. Jak miło pana tu powitać na przejściu. Pytączki pan masz? No kuźwa, no nie ma, no. Dokumenty. Dobrze. Jewgeni Gierasimow. Oś panie ty. Muszę poskładać te literki. Teraz. Jewgeni. No dobra, no to by mu się zgadzało. 328 brawo. Zgadza się. 008 whisky. Zgadza się. To do lipca, to do września. Pan liczysz sobie wiosen. 52. No i kurwa, i to się nie zgadza, no. Dobrze. Grazduk to się zgadza. Waga pojazdu. Dobra. No równe 4 tony, więc on na pewno 200 kilo nie waży. Sprawdźmy teraz tak, bo to jest nasz rodak. To jest akaristańczyk, więc to... raczej wszystko mu się powinno zgadzać, a jakby nawet nie zgadzało, to powinienem przymknąć na to oko, albo wziąć w łapę, albo wziąć w... Nie, tam nie. Ale to mu się zgadza. Dobrze. Hotel Whisky Zulu. To by się zgadzało. 5690 Whisky Tango. No i to się zgadza. Dobra, wypakowujemy? Czy damy radę przejść tutaj? Oś ty synu. No, to będzie ciężko, ale może... Tak to jeszcze nigdy nie robiłem. Zobaczmy, czy mu się zgadza. Jak mu się coś nie będzie zgadzało, to wypakuję na wszelki wypadek, nie? Skrzynki mydła, 4. Zgadza się. Worki z nawozem, 6. Zgadza się. Kibel, 1. To się zgadza. Dwie pralki, zgadza się. I lodówka, zgadza się. Typa, jak kuźwa, przeliczyłem elegancko. Tyle, ile potrzeba, kurwa. Światła są. Oponki niepoprzebijane.
Tutaj światła, lusterka, zderzaczek, wszystko jest. Ładnie. Tu oponki niepoprzebijane. Dobra, to teraz najgorsza sprawa. Szyby. Tu są te trójkąty, to trzeba uważać. I te wąskie też trzeba uważać. O, tu się wszystko ładnie odbija. Tutaj już się nie odbija, ale są. Dobra, i jeszcze podpucha, te dwie wewnętrzne. A coś ci się, gościu, nie zgadzało w ogóle? No najwyraźniej wszystko mu się zgadza. A zdjęcie? No dobra, no też mi niby mu się zgadza. Dobra, panie, jako jeden z nielicznych wjeżdżasz. O. Tak, dokładnie. E, ty, kuźwa, były dwa, już są znowu dwa, no. Ja pierdziule, ty. Po co żeś tam przyjechał, ty, tym niebieskim zagrem, ty? No, nie, perfekcyjna kontrola, wiesz, to kuźwa, profesjonalista. Nic dodać, nic ująć. Echu, ty już nie wierzasz, wiesz o tym? Pisiorek. Będziesz miał zaraz dupolek, kuźwa. Dobra. Dokumenty. Sabik Sarasta? Tam patrzę, czy ktoś tam nie zajechał za tego zagra, bo to... O! Następny. Ale wiecie co, czekajcie chwilę, bo te... ja mu tylko wiek sprawdzę. Dobra. Ja mu już tutaj restrykcje walę, bo on ma tak, zniszczone światła. Nie, to szkoda czasu. Lusterka są. Jakieś tu kuźwa masz te? O, tu też światło zniszczone, kolejne. Dziękuję. Na flaku stoisz? O, wybita szyba. Elegancko pokazana. Bardzo ładnie się zaprezentowała Pabelluskowi. A że ja ślepy, to ma znaczenie. Dobra. Poczekaj, gościu, ja ci tylko muszę jeszcze się upewnić. Dobra, regulacje wjazdowe. Dobra, spierdzielaj. Nawet jak mniej zarobię, bo to wiecie, że tam musi jeszcze coś... No pobaraszkuję z cipkami. No, jak tam wolić? No, ja nie bronię. Bo to ostatni ten pojazd jest. Powiem szczerze. No nikogo dzisiaj nie aresztowałem. Będzie 390? Kuźwa ty, jaki fart. No to teraz to. Smyrek onara, panie. No dobra, gościu, będziesz miał 44 wiosny? A to spieprzają mi z tego przejścia. Rafik. 59. No szkutwa. Dobra, ciebie to już sprawdzę porządnie, bo ty ostatni jesteś. Karimow. Rafik Karimow. Dobra. Tutaj dobra. I teraz tak. Charlie Oscar 6 Tango. O, masz, patrz. Widziałeś ty to. Dziękujemy za uwagę. To jest do 1 czerwca, więc to też już nie... dalej. Zagrem przyjechał, to by się zgadzało. Teraz tak, Królestwo RK, proszę uprzejmie. Pieczątoczka, nawet się zgadza. Papeterika chyba też. Dobra, no już wolno, moja percepcja idzie. Sprawdźmy wagę. 3650, nie no, to duża nadwyżka tutaj jest w dopuszczalnej wadze. Uniform Zulu. To by się zgadzało. 6,9. O, bardzo lubię tę liczbę. 2,9. Papa Foxtrot. No, też się zgadza. Wungiel wozi. Nie no, on pytonków miał nie będzie. Dobra, sprawdzamy stan techniczny, bo szkoda czasu. Czyli tak, światła są. Oponki całe. Tutaj światła są. Lusterka są, zderzaczek jest. Tu oponki całe. Dobra, to teraz szyby. Tamta wygląda na całą, bo tam się odbija. Ta jest cała. I ta torze. A co się panu nie zgadza? Aha, no i tak pan nie wjeżdżasz, także... Dziękuję, do widzenia. Damale, tu taniesz, kupala, wdupala i nasz klient wypiera... Odjeżdża. A jakby mu granatem tam puścić. Nie, no szkoda tracić, nie? Zaraz byłoby. Zniszczenie mienia, morderca, takie tam. Pa, pa, całusków 102.
No. Eto madre, latny sojadziciel. Atmaduro, wasze wyrabojski. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, jak pierdolicie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.